1 sierpnia każdego roku o godzinie 17 wszyscy pogłębiamy się w głębokiej refleksji. I ta refleksja powinna nam towarzyszyć, dlatego że Powstanie Warszawskie to jest jedno z wydarzeń, które zapisało się bardzo mocno w kartach polskiej historii. I właśnie o tym wydarzeniu, ale też o wydarzeniach dotyczących, mających na celu upamiętnić Powstanie Warszawskie, kolejną rocznicę, będę rozmawiała z moim gościem. Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, Powstanie Warszawskie, czy w ogóle dzisiaj jest jeszcze rozmowa, czy Pan się spotyka z taką rozmową, z taką debatą, dyskusją na temat zasadności tego wydarzenia Powstania Warszawskiego? No, oczywiście. Znaczy, te osoby, które interesują się historią, to będą o tym rozmawiać. Ukazują się kolejne prace prawie co roku, czy artykuły prasowe, czy książki, które poświęcone są powstaniu. No i ta dyskusja oczywiście moim zdaniem będzie się toczyć bez rozstrzygnięcia przez długi czas, prawda? Bo to jest taka, powiedziałbym, faktycznie sytuacja, w której trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, warto było, nie warto było. My oczywiście w edukacji naszej, w rozmowie z młodzieżą właśnie na to stawiamy, że nie chcemy dawać im... A o co młodzież pyta najczęściej? Jakie ma pytania? Młodzież, na początku trzeba przede wszystkim dostarczyć im wiedzy, prawda, żeby oni mogli dyskutować. Nie, znaczy oni słuchają nas, a my dostarczamy im pewne jakby argumenty za i przeciw i staramy się, żeby oni sami to rozsądzili w swoim sumieniu, albo też zdawali sobie sprawę, że nie było łatwego rozwiązania wtedy z tym, ale też mieli szacunek, prawda, i pamięć, że te osoby, które walczyły w powstaniu, to robiły to w imię szlachetnych ideałów, prawda, za naszą wolność, za wolność naszej ojczyzny i też w imię solidarności, braterstwa wobec towarzyszy broni, prawda. I to te ideały są uniwersalne i to staramy się przekazać, prawda, że te wartości, którym nieśli powstańcy, są aktualne i dzisiaj, nawet jeśli nie musimy dzisiaj walczyć z bronią w ręku, ale jednak miłość do ojczyzny, służba dla społeczeństwa jest taką wartością, którą warto wcielać w życie, realizować na co dzień, a powstanie jest takim wyznacznikiem, prawda? Można zobaczyć, prawda, nasi przodkowie poświęcali się w imię szlachetnych ideałów. Czy ja mogę to robić dzisiaj? Teraz sobie zadajemy to pytanie często, prawda, w okolicach tej rocznicy, czy nie byłoby stać na takie gesty, na takie zachowanie. I myślę, że tutaj każdy sobie stawia to pytanie. Czy są odpowiedzi? No. To jest trudne pytanie, prawda, bo trzeba brać pod uwagę oczywiście, że nasi przodkowie wtedy byli faktycznie w ekstremalnej sytuacji, prawda, mieli do czynienia z jednym z najokrutniejszych reżimów, jaki powstał w historii ludzkości, czyli z totalitaryzmem niemieckim wówczas. To był totalizm, który niszczył doszczętnie i trzeba było postawić pytanie, czy przeczekać, czy stawić czoła temu totalitaryzmowi, prawda? Ja, panie Karolu, muszę zapytać o to, dlatego że będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego, no tam emocje nam towarzyszą niesamowite. Wydawało mi się, że za każdym razem, kiedy byłam, no, to spotkałam wiele osób, które po prostu miały zaszklone oczy, gdzie pojawiały się łzy. I to mnie w ogóle nie dziwi. Natomiast bardzo piękne sytuacje widziałam, kiedy to Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzali sami powstańcy, których dzisiaj jest już niestety coraz mniej. Czy wy się jeszcze spotykacie z tymi powstańcami? Oczywiście. Jak te spotkania wyglądają? Czy to też są takie spotkania pełne emocji, pełne wspomnień i łez? Nie, no oczywiście te spotkania teraz zostały ograniczone z powodu epidemii, ale trzymamy z nimi kontakt przede wszystkim i w czasach epidemii staraliśmy się do nich dzwonić, rozmawiać z nimi. Oni oczywiście, jak przychodzą do znów muzeów, to ich mniej interesuje ekspozycja, bo oni już ją dobrze znają. Oni właśnie obserwują zwiedzających, to jest dla nich ciekawe, prawda? Bo oni chcą przekazać jakby swoje doświadczenie i wiedzą, że temu muzeum służy, więc są ciekawi reakcji zwiedzających, reakcji młodych ludzi i ich to wzrusza, kiedy młodzi ludzie przychodzą, oglądają i też doświadczają jakichś wzruszeń.
przy zwiedzaniu naszej ekspozycji, czy przy różnych działaniach artystycznych, edukacyjnych. Abyśmy się interesowali. Oczywiście. Tak. Dla nich to jest najważniejsze wydarzenie w życiu, prawda? I pamięć o powstaniu, prawda? I ta świadomość, że młodzież poznaje ich losy, poznaje ich wartości, jest dla nich bardzo krzepiące i ważna, prawda? Ośmiela się nawet powiedzieć, że nawet przedłuża im życie w jakiś sposób, prawda? Bo to dodaje jakby energii, jak I widzi się. To moje kolejne pytanie. Co my możemy dzisiaj zrobić dla tych, którzy są jeszcze, dla powstańców? Jak my, młodzi ludzie, możemy im podziękować za ich trud, za ich walkę? No, w formie jest dość dużo. Oczywiście są różne fundacje, które zbierają środki pomocowe, ale też, jeżeli ktoś chce bezpośrednio się zaangażować, to zapraszamy do wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale też są inne wolontariaty, które tworzą się wokół środowisk kombatanckich, więc zapraszamy tu, jeżeli chcecie poznać jeszcze żyjących powstańców, porozmawiać z nimi, to nic, najlepiej zostać wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego i zaangażować się w pokój. U nas jest taki specjalny pokój kombatanta, gdzie każdy z powstańców może przyjść, zadzwonić, powiedzieć o swoich problemach i wtedy... A z jakimi problemami przychodzą? Z różnymi, czasami oczywiście z materialnymi, czasami też z życiowymi, proszą o wsparcie, czasami mają jakieś rzeczy ważne do przekazania. Czasami im się wydaje, że to jest ważne dla nas z punktu widzenia rzeczy mniej, ale trzeba zawsze ich z nimi porozmawiać, wysłuchać, obejrzeć, co mają do powiedzenia, czy też do pokazania nam i być z nimi przez cały czas, prawda? I też wspierać ich, no bo faktycznie czas od epidemii no, były takie, że oni też mogli czuć się jakoś zagrożeni, ale zawsze nam odpowiadali, że jak przeżyli niemiecką okupację, to okupację COVID-a też przeżyją. No właśnie, to poczucie humoru to jest coś, co zauważyłam, miałam przyjemność, zaszczyt rozmawiać z kilkoma powstańcami kilka lat temu. Oni mieli bardzo fajne poczucie humoru. Oni potrafili żartować po prostu, śmiać się, cieszyć. Nie, oczywiście też każdy z nich jest inny, więc to trzeba brać uwagę. Ale faktycznie, jak są w większym gronie i wiedzą, że kiedyś między sobą żartowali, no to będą żartować i teraz, prawda? I też mają dystans, prawda? To znaczy ja faktycznie, kiedy padają jakieś takie górnolotne słowa o ich bohaterstwie, to oni zawsze tak krzywią się i mówią, nie, my robiliśmy to, co trzeba, prawda? I to jest tak... Wcale bohaterem nie jestem. I mają tego dystans. Może pewnie mają świadomość i mają pewnie poczucie dumy, ale nie chcą jakby tym epatować, prawda? Nie chcą być na świeczniku. I ci kombatanci, których znam, oni się chętnie angażują w nasze działania, chętnie do nas przychodzą, chętnie chcą spotykać się z młodzieżą, ale żeby opowiadać generalnie o kolegach, nie o sobie najczęściej, albo o koleżankach oczywiście. Bo to też, prawda? Tak, anegdoty. Jakieś ten i chcą po prostu przekazać te wartości, którym oni się poświęcali. To są na pewno niesamowite spotkania i to nasza rola też jest, młodych ludzi, byśmy pamiętali o tym dniu, o Powstaniu Warszawskim. I właśnie takie instytucje jak Muzeum Powstania Warszawskiego pomagają w takiej pamięci, w zachowaniu tej pamięci historycznej. I już jutro o godzinie 21:00 koncert Ocali Nas Miłość, Organek będzie występował, zespół Organek. Zobaczmy na początku spot tego wydarzenia, posłuchajmy fragmentu. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej, znowu przykładam aparat.
świat dookoła. Z życia co liczy się do tyłu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatni kierunek. Dziś jeszcze po mieście ostatni kierunek. W ciemnościach cierpienie, tak powstańcy warszawscy opisywali też powstanie warszawskie. A ja zapytam pana, czy teksty, które znalazły się na tej płycie, pochodzą właśnie ze wspomnień, z jakich zapisków, z jakich źródeł? Nie, to są teksty autorstwa całkowicie Tomasza Organka i on uznał, że jak do tej, w poprzednich koncertach używaliśmy najczęściej jakiejś poezji powstałej, czy tekstów powstałych przez, w okresie powstania, czy zaraz po powstaniu, to teraz Tomasz Organek zdecydował się pójść krok dalej jakby i napisać teksty własne, ale oczywiście my dostarczyliśmy inspiracji. On po prostu, wydaliśmy niedawno taki album fotografii, no, jednego z wybitniejszych fotografów powstańczych, czyli Eugeniusza Lokajskiego, pseudonim Brok. I dostarczyliśmy ten album. I on uznał, że faktycznie jakby napisze teksty, które będą taką ilustracją albo taką refleksją jego, impresją na wybrane zdjęcia. I faktycznie ten album tworzy, ten album tworzą piosenki i każda piosenka ma odwołanie do konkretnej fotografii Eugeniusza Lokajskiego. I taka była jego rola, prawda? Taka była rola Tomasza Organka. On bardzo się przejął tą rolę i tutaj wielokrotnie nam opowiadał, że jak zawsze czasami te pisanie tekstów jest dla niego trudne, to te fotografie były dla niego tak plastyczne, że on od razu, oglądając je, już mu się słowa same przychodziły. Czuł. I chyba to widać. Na razie jeszcze oczywiście nie znamy wszystkich tekstów, bo on to trzyma w tajemnicy i chce je oczywiście na jutrzejszą premierę. No właśnie, ale jutro koncert. Powiedzmy to naszym widzom przede wszystkim, czy są jeszcze bilety, czy można jeszcze się tam dostać na ten jutrzejszy koncert? Wczoraj wieczorem jeszcze były, nie wiem jak dzisiaj rano, ale proszę próbować. Bo ja czatuję na 1 sierpnia, ale o tym też za chwilę. Więc proszę próbować. Z tego co słyszałem, i wczoraj rzecznik nasza mówiła, że jeszcze są i można jeszcze dzisiaj rano spróbować je dostać. Ale oczywiście też proszę brać pod uwagę, że mamy limity na nasze wydarzenia rocznicowe, to one będą najczęściej transmitowane, streamingowane na Facebooku naszym i też przez oczywiście różne media, więc to będzie można obejrzeć. I oczywiście potem muzyka będzie na płycie, prawda? Będzie też, podejrzewam, na różnych platformach streamingowych i będzie można słuchać. To jest taki dobry początek tych wydarzeń, które będą zorganizowane, są zorganizowane z okazji tej rocznicy, dlatego że, no właśnie, przed nami kolejne wydarzenia. Jakie? No tych wydarzeń jest dużo. My najczęściej mamy swój stały schemat, który chcemy realizować co roku i jedynym problemem są oczywiście obostrzenia covidowe, ale nie zrezygnowaliśmy z żadnego. To jest ważna informacja, tylko oczywiście musieliśmy ograniczyć ewentualnie liczbę uczestników. Oczywiście wydarzenia artystyczne to jest jakby taka pierwsza pula wydarzeń, którą organizujemy zawsze tuż przed rocznicą powstania albo zaraz po, więc mamy dwa koncerty tak naprawdę. Właśnie Tomasza Organka. No i drugi oczywiście, ten najbardziej znany, to śpiewanie wspólnych piosenek, czyli niezakazane piosenki. Jak państwo pamiętacie, przed COVID-em to one były na Placu Piłsudskiego. No, na Placu Piłsudskiego to tam były po prostu dziesiątki tysięcy. Gdzie no, liczyliśmy, osób, że 50-60 tysięcy osób brało udział. No teraz musieliśmy się przenieść rok temu i w tym roku do naszego Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc oczywiście jest to i obszar ograniczony, no i też mamy ograniczoną liczbę miejsc, ale tak jak mówię, te wydarzenie też będzie transmitowane.
i w kanałach telewizyjnych, i też na naszym Facebooku. Dobrze, więc zapraszam, to zapytam, czy na 1 sierpnia są jeszcze bilety, bo druga tura rusza dzisiaj, ale no właśnie. No, tego nie potrafię powiedzieć, bo jeżeli rusza druga tura, to pewnie są, ale czy będzie można się dostać? Próbować, trzeba próbować jak najbardziej. Taki wyścig trochę to jest wspaniałe wydarzenie. No niestety, jest tak, że faktycznie wolelibyśmy, żeby to było otwarte spotkanie, wydarzenia. I tak jak na placu Piłsudskiego, no ale niestety musimy jeszcze poczekać na te lepsze czasy. Nasze zdrowie najważniejsze. Koncerty mamy, natomiast są jeszcze wystawy czasowe zorganizowane. Tak, mamy wystawy, bardzo ciekawe. Wystawę czasową. Też staramy się co roku, żeby jakaś taka wystawa była. W tym roku jest to bardzo ciekawe wydarzenie i wystawa. Mianowicie parę lat temu trafiła do naszego zbiorka kolekcja papierowych laleczek, które powstały w okresie okupacji. Tworzone przez jedną z artystek, panią Janinę Giedroyć, która uznała, że oczywiście jej dziecko nie ma zabawek, no wiadomo, czas okupacji to nie jest tak, że możesz pójść do każdego sklepu i kupić dziecku zabawkę, więc, a dziecko musi się rozwijać, prawda? I pani Janina po prostu zrobiła kolekcję ponad 300 laleczek, więc to jest jakaś dość pokaźna kolekcja. Też ubranka robiła i uznała, że dziecko po pierwsze powinno mieć swoje dzieciństwo w tym trudnym czasie i trzeba też w jakiś sposób dziecko odciągnąć, chociaż faktycznie niektóre laleczki nawiązują do czasów okupacji. To też jest bardzo ciekawe i ta wystawa rusza w przyszłym tygodniu i będzie można ją zobaczyć na pewno przez rok co najmniej, bo najczęściej te wystawy czasowe tak u nas trwają. Zapraszamy serdecznie, natomiast nie tylko wystawa czasowa, nie tylko koncert, ale na przykład, uwaga, podcast, jeżeli ktoś by chciał, różnego typu podcasty. Tutaj mam taką propozycję dla Państwa z Ptasiego na Polski, realizowany też właśnie przez muzeum w ramach edukacyjnej serii Naturalnie Warszawa. Podcasty z Ptasiego na Polski to kilkuminutowe gawędy, za których pośrednictwem możemy zapoznać się z życiem dzikich ptaków występujących w Polsce. To gdybyśmy chcieli przybliżyć sobie trochę ten temat, ale również, uwaga, konkurs fotograficzny w kadrze na przykład. Pamięć w kadrze. To jest faktycznie bardzo ciekawa inicjatywa. Uznaliśmy, że trzeba namówić uczestników różnych rocznic, nie tylko warszawskich, właśnie nie tylko organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego, ale wiemy też, że takie uroczystości odbywają się czasami nawet w małych miejscowościach i cała Polska pamięta o Powstaniu Warszawskim. I sami chcemy widzieć o tym, jak to się odbywa. Nie zawsze tam media dochodzą i namawiamy uczestników tych wydarzeń, żeby po prostu fotografowali i przedstawiali nam zdjęcia w ramach konkursu. Tam są atrakcyjne nagrody w ramach tego konkursu. Mamy też wybitnych artystów w jury. Jest jeden z uczestników powstania, pan Ryszard Witkowski, który też był fotografem powstańczym. On jeszcze żyje. Zresztą namawiam serdecznie do obejrzenia naszej strony jego spotu, bo on bardzo ładnie opowiada o tym, jak sam robił zdjęcia i zachęca do wzięcia udziału w tym konkursie. I tam są dwie kategorie. Jedno jest pojedyncze zdjęcie i reportaż. Można całe też reportaże robić. Więc to ma służyć, ten konkurs ma służyć w jednej strony upamiętnieniu powstania, ale też zachęcenia ludzi do tego, żeby doskonalili się w sztuce fotograficznej, prawda? I to jest trzecia edycja i co roku mamy około 1500 zdjęć. I zachęcamy naszych widzów do udziału. Jeszcze chciałam zapytać o spektakl teatralny. Nazywam się Tamara Biaków i jestem legendą, ale myślę, że więcej szczegółów na ten temat też znajdziecie Państwo właśnie na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam wszystkie wydarzenia i tam wszystkie szczegóły. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie. Państwa i moim gościem był Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, a naszych widzów zachęcam przede wszystkim do tego, aby pamiętali o tym dniu. Panu dziękuję, a my widzimy się za chwilę na antenie telewizji Republika. Będziemy rozmawiać o tematach gospodarczych. Do zobaczenia.